Para gońcy, ciebie końcy. To znane powiedzenie ilustruje bardzo dobrze ta pozycja. Białe mają dwa gońce i wieże, ale jak się zastanowicie, to jednego z tych gońców muszą stracić, ponieważ wieża. Je atakuje. Natomiast białe mogą tutaj dać szacha, i po ruchu król G7, jest atakowana zarówno wieża, jak i goniec, mogą zagrać ruch goniec F3. Atakujemy wieżę, i jeśli przeciwnik ją zbije, to po prostu wygramy z dwoma gońcami. Ale przeciwnik nie będzie głupi, przeciwnik może dać nam szacha. I teraz odchodzimy królem, król bije naszą wieżę, i wydaje się, że możemy tę partię jeszcze przegrać. Ale nic bardziej mylnego, ponieważ po ruchu król B5, zauważcie, ta wieża nie może się nigdzie ruszyć, ponieważ gońce odci całą szachownicę. Ktoś z Was pomyśli, nie, nie Tomeczku, wieża może sobie odejść na przykład tutaj, ale teraz okazuje się, że wykorzystujemy nasze gońce, dajemy szacha, dajemy drugiego szacha, król musi iść na F8 i teraz po goniec C5 zdobywamy wieżę i wygrywamy partię.